Proszę. Oto Valery. Chcesz, abyśmy go obrali za sędziego w tej sprawie? Chętnie. Zdajesz się na jego wyrok. Uczynię, co on powie. Rzecz załatwiona. Valery. Liście. Wybraliśmy cię właśnie, abyś powiedział, kto z nas ma słuszność. Ja czy córka? Ani wątpliwości, że pan. A wiesz, o co chodzi? Nie, ale pan nie możesz nie mieć słuszności. Pan, który jesteś wcieleniem rozsądku. Pragnę dziś wieczór wydać ją za mąż. Za człowieka statecznego, bogatego. Tymczasem ta ladaco w noc mi powiada, że jej co ani w głowie. Cóż ty na to? Co ja na to? Tak. Powiadam, że w gruncie jestem najzupełniej pańskiego zdania. Ale i córka nie jest tak zupełnie w błędzie, jeżeli... Panie sędzie, pan Anzem to partia pierwszej wody. Szlachcic herbowy, człowiek majętny, poważny, nie mający dzieci z pierwszego małżeństwa. Wszystko to prawda, ale córka mogłaby znów odpowiedzieć, że pan traktujesz sprawę zbyt nagle, że trzeba by przynajmniej trochę czasu, aby się przekonać, czy jej serce... No, ale skąd? Taką okazję trzeba w lot chwytać. Ta sprawa przedstawia dla mnie korzyść. Godzi się ją wziąć bez posagu? Bez posagu. Bez posagu? Bagatela. No, to w istocie decydujący argument. No pewnie, że to dla mnie oszczędność. Wcale znaczna. Oczywiście, nie można zaprzeczyć. Prawda, iż córka mogłaby nadmienić, że małżeństwo jest sprawą ważniejszą, niż by się zdawało, że chodzi tu o szczęście lub niedolę całego życia. Bez posagu. Tak. No, to rozstrzyga o wszystkim. Są wprawdzie ludzie, którzy mogliby sądzić, że tak znaczna nierówność wieku, chęci, usposobień, narazić może na dotkliwe niebezpieczeństwo. Bez posagu. Tak, no na to nie ma odpowiedzi. Istnieją jednak ojcowie, którzy nie chcieliby poświęcić szczęścia córki dla własnej korzyści. No a bez posagu? O. To zamyka usta. Bez...